Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, taka refleksja raczej luźna na temat protestantyzmu, który można powiedzieć tak w skrócie. Opiera się na takim trójnogu, nie? Jak są te trójnogi tam pod do kamery, prawda? Czy do innych tam podstaw, nie? Takie na trzech nogach. To protestantyzm ma takie trzy charakterystyczne nogi. I na każdą z tych nóg podamy sobie po jednym, po dwa przykłady, prawda, żeby zobaczyć, zobrazować sobie. Pierwszą nogą to jest niedojrzałość. Dla przykładu, moi drodzy, właśnie dlaczego protestantyzm stoi na nodze niedojrzałości? Od kilku dni mówimy sobie tutaj, moi drodzy, o Kościele, o jedności Kościoła, o jedynej wierze, o papiestwie. Z jakimi tezami się tutaj spotkaliśmy, poczynając od tez naszego pana Kamila, który ostatnio coś umilkł. Pan Kamil postawił tezę, że Kościół Chrystusowy składa się z wielu kościołów różnych denominacji. Teza. A podparto konkretnymi wersetami biblijnymi? Nie. I ja mu to pytanie zadałem, tylko że odpowiedzi nie udzielił do tej pory. Pan Rafał, idąc za myślą pana Kamila, prawda, powiedział, że głową każdego z kościołów, z każdej z denominacji jest Chrystus, tak? Czyli Chrystus jest głową zielonoświątkowego kościoła, luterańskiego kościoła, baptystycznego kościoła, kalwińskiego kościoła ewangelickiego, augsburgsko-ewangelickiego, tak? I każdy z nich głosi co innego, ale Chrystus jest głową każdego z tych kościołów. Dobrze, to jest teza. A gdzie to jest w Piśmie Świętym? Że Chrystus jest głową kościołów. Że Chrystus jest głową kościoła, tak. Kolosan, Efezjan. Ale że Chrystus jest głową wielu kościołów, na dodatek każdy z tych kościołów głosi co innego. Od kilku dni pytam o wersety. Popatrzcie na wpisy pana Rafała, no to co tam jest? Kolejna teza właśnie świadcząca o niedojrzałości. Pan Rafał pisze, człowiek nie może być nieomylny. Dobrze, w Piśmie Świętym proszę to wykazać. No odwoła się do Pisma Świętego, które jest nieomylne, a spisane przez omylnych, przez ludzi, nie? Czyli człowiek może być nieomylny, jak Bóg da mu łaskę i natchnienie Ducha Świętego. No ale pan Rafał stawia tezę w kontrze do Kościoła katolickiego, ale nie potrafi jej uzasadnić. Jak uzasadnił? Nieomylność KRK jest przekleństwem, bo prowadzi do mafii lawendowej. A co ma nieomylność Kościoła do mafii lawendowej? No ale to są właśnie takie babranie się w takiej właśnie niedojrzałej niedojrzałości. No, kolejna teza pana Rafała, że święty Maciej był miernotą, to losowanie to było cielesne, biologiczne, że ono się nie sprawdziło. Tylko wybór świętego Pawła z łaski się sprawdził, tak? To proszę pokazać, że apostolstwo świętego Macieja się nie sprawdziło. Poczytajcie sobie wpisy pana Rafała Kowalskiego. Gdzie tam podaje pan Rafał jakiekolwiek odniesienia biblijne, historyczne, które by powiedziały, że Maciej tam właśnie dlatego, że rzucili o niego losy, to nawalił. Nie ma nic, ale tezę trzeba postawić, żeby tylko kontrować Kościół rzymskokatolicki. Tak? Teza. Kościół dodał na Soborze Trydenckim 7 ksiąg. Aby historycznie proszę to uzasadnić. Uzasadnijcie historycznie, że tak jest. Że dodał na Soborze Trydenckim w XVI wieku.
Bo tę tezę jest bardzo prosto obalić. Wulgata, IV wiek, 73 księgi. Przez 1200 lat przed Soborem Trydenckim było 73 księgi w Wulgacie. Więc co Kościół miał dodawać na Soborze Trydenckim? Zatwierdził w kontrze do tego, że Luter wyrzucił 7 ksiąg z Pisma Świętego. I teraz ktoś może powiedzieć, no stawiam tezę, że Luter wyrzucił 7 ksiąg z Pisma Świętego. A więc i powstała 66-księgowa Biblia, tak? No to zadaję pytanie, proszę mi historycznie pokazać Biblię 66-księgową z II wieku, z III wieku, z XI wieku, słowem sprzed reformacji. Jako odpowiedź takie elaboraty o synodach żydowskich, a owocu, czyli konkretnego przekładu Biblii z XI wieku, nie ma. A więc która teza jest do uzasadnienia? Katolicka, którą historycznie można sprawdzić w Google'ach 5 minut, czy protestancka? No ale właśnie to jest niedojrzałość protestantyzmu, moi drodzy. I takich, żeby nie przedłużać też, tak? Takich przykładów można by było mnożyć. Teraz zobaczmy sobie drugą nogę, która jest brak logiki, a logiczność. Po prostu żenująco po prostu pogarda wręcz dla intelektu człowieka. Przykład, znany, ale powtórzymy sobie. Maryja jest Matką Boga? Nie, nie jest Matką Boga. Maryja jest Matką Jezusa, no ale Jezus jest Bogiem. Tak, a więc jest Matką Boga? Nie. Przykład, żeby to jeszcze bardziej pokazać. Pani Krystyna jest Matką Henia. Tak. Henio na Słonecznej 5 ma zakład samochodowy, a więc jest mechanikiem. Więc pani Krystyna jest matką mechanika. Nie, jest matką Henia. No ale Henio jest mechanikiem. No tak, czyli jest matką mechanika. Nie. Ona jest matką Henia, ale nie jest matką mechanika. Można tak? No. Można, ale czy to jest logiczne? Ocencie sami. Ale niestety to jest protestantyzm. I na takich tanich zagrywkach to już jest druga noga. Za chwilkę sobie dotkniemy trzeciej nogi. Drugi taki przykład, żeby pokazać właśnie tą brak logiki właśnie, to jest to kwestia obrazu. Bóg zakazał czynić wyjścia 2, 6, 2, 4, 3, 4, nie? I teraz idąc tym myśleniem, łamiemy logikę Bożą, nie? Bo Bóg zakazał i my o tym wiemy, czynienia czegokolwiek. Ale ten sam Bóg nakazał uczynić cheruby, więc jak to jest, że Bóg zakazał i nakazał? A, nakazał, ale nie pozwolił czcić. Zaraz, zaraz. Skoro Bóg mówi, nie będziesz czynił i nie będziesz oddawał im pokłonów, to jak później ten sam Bóg mógł iść na kompromis z tym, co powiedział i powiedział, dobra, to se uczyń, ale nie oddawaj czci. Żaden protestant tego nie ugryzł. Ale widzicie tutaj, do czego doprowadza ta protestancka zachwianie umysłowe do załamania boskiej logiki, że Bóg jest nielogiczny sam w sobie, że jest jakimś, nie wie co robi, nie wie co mówi. Będą cytować, że Bóg ma wstręt do bożków, tak, ale w świątyni mówi, że która była wyrzeźbiona, pełna rzeźb, kwiatów, prawda, cherubów i zwierząt, malowideł, znajduje swoje upodobanie, mówi, że moja chwała tam zamieszka, tak? A więc ten sam Bóg, który ma wstręt do rzeźb, a jednocześnie znajduje upodobanie pośród rzeźb i malowideł, tak?
No to jest właśnie protestanckie myślenie. Uderza w samego Boga. Bo mamy w 32 rozdziale Księgi Wyjścia pokazane, czego Bóg potem, czego Bóg nie chce. Że zrobili sobie złotego cielca i powiedzieli, to nasz Bóg. Ale jak zrobili arkę, to nie powiedzieli przed arką, to nasz Bóg. Tylko wiedzieli, że z nakazu Pana ta arka była znakiem Bożym. Znakiem obecności Boga. A nie Bogiem. Natomiast cielca nazwali Bogiem. To nasz Bóg, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. I to Bóg potępia. A nie, że sobie coś zrobi, ktoś coś zrobi i nazwie to Bogiem. I będzie temu oddawał boską cześć. A przed arką padano, rozdzierano szaty, tak? Przed przybytkiem, Psalm 5:8. Upadnę, Panie, przed przybytkiem Twoim. Czy przybytek był Bogiem? Nie. A więc dlaczego pada, oddaje pokłon? To była najwyższa forma kultu w Starym Testamencie. Paść przed przybytkiem Pańskim. Bo ludzie nie padali tam przed kamieniem, tylko wiedzieli, że padają, padając przed tym dziełem rąk ludzkich, jakim był przybytek, jakim była arka, tak naprawdę padają przed Bogiem. Natomiast tworząc sobie złotego cielca i padając przed nim, przed tym cielcem, jako przed Bogiem, jest wyrzeczeniem się Boga Jahwe. A oni padając przed przybytkiem nie wyrzekali się Boga Jahwe, nie byli bałwochwalcami, tylko oddawali mu cześć, bo w przybytku była chwała Pańska. Więc padając przed przybytkiem, oni padali przed obecnością chwały Jahwe obecnej w przybytku. Ale protestantyzm już tak nie myśli. Więc moi drodzy, żeby nie przedłużać, zobaczmy sobie trzecią nogę. Trzecia noga tego trójnogu to jest otwarte zaprzeczenie słowom Chrystusa. Po prostu na żywca zaprzeć się słów Chrystusa. Co mam zrobić, by osiągnąć życie wieczne? Protestant, uwierz, już jesteś zbawiony. Chrystus, zachowuj przykazanie. Idź i ty czyń podobnie. Nie. Nie. Przekazania nie są konieczne do zbawienia. Więc jeżeli Chrystus mówi, idźcie, zachowuj przykazania, tak? Później opowiada przypowieść o synu marnotrawnym i mówi, idź i ty czyń podobnie. To znaczy, że spełnianie uczynków miłosierdzia jest konieczne do zbawienia? Jest. Nie. Nie jest. Nie jest. Ja jestem zbawiony za frajer. Uczynki są wynikiem przyjętego zbawienia. Natomiast pytanie młodzieńca nie jest, nauczycielu dobry, co mam, jak mam świadczyć o tym, że przyjąłem zbawienie, tylko co mam zrobić, by osiągnąć życie wieczne. Zachowuj przykazania. Będziesz miłował Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej, bliźniego swego, jak siebie samego. A kto jest moim bliźnim? Opowiedział mu przypowieść o słudze marnotrawnym, tak? Nie o synu marnotrawnym, tylko o miłosiernym Samarytaninie, tak? I puentuje, idź i ty czyń podobnie. No, nie, nie. Z łaski za darmo, uczynki nie. Nie są konieczne do osiągnięcia życia wiecznego. Chrystus daje odpowiedź, nie. Chrystus bierze chleb i mówi, to jest ciało moje. Nie, to nie jest jego ciało. To jest dalej chleb. Ile żeśmy się tego naczytali? Chrystus ma chleb, mówi, to jest ciało moje, i protestant powie, że to dalej był chleb. Kto ma rację? No ja wierzę Chrystusowi. Protestant nie. To dalej był chleb. No to dlaczego mówi, że to było ciało? Symbolicznie tak mówi. Tak wziął sobie chleb, mówi, że to jest jego ciało i tak powiedział, że nie powiedział, tak? Protestantyzm. Jawne zaprzeczenie Słowa Bożego. Moi drodzy,
takich przykładów do każdej z trójnogu, do niedojrzałości, do zaprzeczenia otwartego słowom Chrystusa i do nielogiczności można by było mnożyć. Ale moi drodzy, reasumując, w protestantyzmie nie ma Słowa Bożego. Zapomnijcie o tym, nawet nie bierzcie, moi drodzy, przestrzegam was. Jeśli coś jest protestanckie i jest tam w co drugie, na 3 linijki, 5 linijek Słowa Bożego, nie wierzcie. Nie wierzcie, bo protestantyzm jest zmanipulowaniem intelektualnym. Jest szambem intelektualnym, jest szambem duchowym, jest szambem historycznym, jest szambem wszystkiego. Ciała, ducha, wiary, wszystko w naturze, wszystko. W protestantyzmie nie ma Słowa Bożego, bo Słowo Boże jest jedno i jest ono tylko w Kościele rzymskokatolickim. Wszystko inne, wszystko, co nawet się na Słowo Boże powołuje, ale nie jest katolickie, jest naznaczone piętnem przekleństwa. Pierwszy rozdział listu do Galatów. Kto by wam głosił inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Innej Ewangelii nie ma. A więc wszystko, co jest inne, nawet jeśli to inne jest naszpikowane Słowem Bożym, ale jest inne niż katolickie, jest naznaczone przekleństwem. I ten, który je głosi, ściąga na siebie przekleństwo. Uważajmy, moi drodzy, na wszystko, co ma smród protestantyzmu w sobie. Bo to jest naprawdę smród. Protestantyzm jest tą rzeką, którą szatan w 12 rozdziale Apokalipsy wylewa z gardzieli przeciwko niewieście, przeciwko tym, którzy strzegą jej przykazy. Tak? I są to właśnie ta nienawiść do Kościoła i herezje przeciwko prawdzie Kościoła Chrystusowego, jakim jest bez wątpienia tylko Kościół rzymskokatolicki z papieżem na czele. Paś owce moje. Nie. My idziemy w samopas. No ty nie jesteście Kościołem Chrystusa. No jak to nie? My jesteśmy Kościołem Chrystusa. A gdzie macie pasterza? My się pasiemy i samopaśnie. A Chrystus mówi, jeden pasterz, jedna owczarnia. Nie. 50 tysięcy sek bez pasterza. To co to ma być? To co to ma być? W protestantyzmie, moi drodzy, i na tym sobie zakończmy, żeby nie przedłużać. Nie ma Słowa Bożego. Prawdziwego. Jest sfałszowane, źle interpretowane, po zgubie. Pozdrawiam.